Myślę, że obaw może być dużo i to one nie będą się pojawiały w momencie, kiedy chcemy założyć tylko sklep internetowy, ale każdy swój samodzielny biznes. Pierwszą taką obawą, która przychodzi mi na myśl, jest ta, że ludzie się boją, czy ten biznes będzie na tyle dochodowy, że będą w stanie spłacić swoje wszystkie zobowiązania, te podstawowe. O zarabianiu i rozwijaniu firmy to już trochę inna para kaloszy. Myślę, że takim, jeśli chodzi o sklep internetowy, jak wiadomo, sklep postawić jest łatwo, ale żeby zbudować społeczność, żeby zacząć sprzedawać. No i myślę, że przynajmniej w moim przypadku taką dużą obawą był sam marketing. Czy nie okaże się studnią bez dna, w którą będę wlewać nie wiadomo jak dużo środków i swojego czasu też przede wszystkim. Prowadziłam od wielu lat i prowadzę nadal bloga swojego. Potem naturalnie powstał fanpage, dalej w ubiegłym roku w grudniu pojawiła się grupa na Facebooku. Tam udało mi się zgromadzić na chwilę obecną prawie 3000 osób. Mój profil też śledzi około 3000 osób. To jest taki naturalny ruch, który przyszedł do mnie w związku z moją działalnością. To nie są wykupowane obserwacje czy lajki. No i na tym głównie bazuję. Tak? Po tym, jak utworzyłam te społeczności, udało mi się to zbudować tak naprawdę do takiego stanu, jak jest teraz niecały rok. No i potem naturalnie pojawił się sklep. Na pewno trzeba sobie... Większość tych rad będzie brzmiała jak frazesy, ale myślę, że w moim przypadku taką cenną radą jest to, by dać sobie przestrzeń na popełnianie błędów, ale żeby z tych błędów wyciągać wnioski i żeby się na nich uczyć. Wiadomo, że nie zawsze w biznesie podejmiesz decyzje, które będą trafne i będą dobrze wpływały na twój biznes, ale warto już jest tą lekcję odrobić. Mój plan ten biznesowy na posiadanie razże swojego sklepu i swojego biznesu od początku zakładał, że będzie to sklep. Zakładałam też, że będę go stale poszerzać, więc musiałam mieć platformę, która po pierwsze skataloguje mi te wszystkie produkty, po drugie stanie się moją wizytówką, poza tymi innymi portalami, na których jestem widoczna, ale też, która wyeliminuje mnie z procesu przyjmowania zamówień. Do tej pory realizowałam to przez wiadomości mailowe czy wiadomości na Facebooku, teraz prowadzi to za mnie sklep, dzięki czemu odzyskałam znaczną ilość czasu na tworzenie nowych produktów czy projektowania. Tak jak wspominałam, od wielu lat prowadzę bloga. Blog ten jest oparty na WordPressie, dzięki czemu też poznałam odrobinę WooCommerce. I kiedy robiłam research w poszukiwaniu platformy, na której mój sklep powstanie, trafiłam na Wasze rozwiązanie. I widząc to, że jest oparte na już znanym mi narzędziu, zadecydowało to, że zdecydowanie to zaoszczędzi mi czas. Raz, że na otworzenie sklepu i nie traciłam go na naukę jakiejś innej platformy.